Siema, witam na kolejnym podcaście. Trochę nas nie było, ale nie za bardzo było o czym gadać, a teraz już ze względu na nowe publikacje jest o czym gadać. No i między innymi w ten weekend, kiedy to będzie publikowane, wychodzi nowa książka, jak to się tam nazywa? Harnodon coś tam? Book of Fire, podejrzewam? Book of Fire. Dokładnie. No i w związku z tym, że wychodzi właśnie ta książka, w środku tam znajduje się parę dodatkowych zasad, które stwierdziliśmy, że warto omówić, a przyszły tydzień należy już zdecydowanie do oreczków, więc w kolejny weekend na pewno spodziewajcie się podcastu o orkach. Michu tego na pewno nie odpuści. A dzisiaj będzie materiał podzielony na dwie części. W pierwszej części jest ze mną Myson Siemanko. i omówimy sobie z nim dodatek do sióstr, suplement do jednego z orderów siostrzyczek, a w drugiej części będzie drugi gość, który omówi ze mną Admech i tą chaosową armię dotyczącą Belacora. Tak więc, żeby nie przedłużać, jak się prezentuje ten nowy suplement do sisterek, do którego to jest orderu i jak to w ogóle wygląda? Dobra, to tak. Dostaliśmy suplement do Order of Our Martyred Lady, czyli w sumie teraz ikoniczny order GW, w zasadzie wszystko na reklamówkach, całe malowanie jest właśnie też poświęcone raczej temu orderowi. No i wygląda to jak standardowy suplement, taki bardzo w stylu SM-owym. Dostaliśmy nowe Warlord Traity, które są dedykowane dla tego konkretnego orderu. Dostaliśmy nowe relikty. No i zestaw stratagemów, które też dedykowane tylko i wyłącznie dla tego konkretnego orderu. No i tak nie przedłużając, przejdziemy tak naprawdę, może tak, może najpierw przypomnienie w ogóle, co ten Order of Our Martyred Lady robi. No właśnie, jaki jest jego doktryna? Doktryna ma dwie zasady specjalne. Pierwsza zasada specjalna to jest taka, że jeżeli unit nie jest w swojej początkowej sile, czyli poniósł jakieś straty, to mamy plus jeden to hit dla tego unitu. No i druga zasada specjalna to jest to, że dostajemy kość wiary, jeżeli dowolny unit z tego orderu spadnie, nie tylko charakter. Czyli to jest z tego zasady sacrifice. No, generuje to dodatkowe kości wiary, jeżeli unity nam giną. Okej, okay, a to w ogóle to jest ten nowy, tak? Bo go nie było w poprzednim kodeksie. Był i był w takich samych zasadach tak naprawdę. Miał tą swoją specjalną kanoneskę, czyli latającą abonę z flamerami, która wcześniej robiła nam za i porucznika, i zwykłą kanoneskę. Teraz ma troszeczkę zmienione zasady. Okej, okay, no bo nie pojawiało się raczej turniejowo ten order, więc tak no nie kojarzę i. Był grywalny, jeżeli ktoś chciał zmaksymalizować wygar retrybutorek, to miał to nawet jak mieliśmy sparring z reprezentacją Anglii, to Vic grał właśnie detachmentem tego zakonu. On miał jeszcze na kombi plazmy na sierżantkach w retrybutorkach, żeby czasami się przepalić, zginąć i dostać plus jeden to hit dla całego oddziału. Więc to się pojawiało gdzieś tam, ale potem umarło na rzecz buildów mono Bloody Rose. Przy starych zasadach Holy Standa też to miało większy sens, no bo charakter za 110 punktów, czy tam 100, nie pamiętam teraz dokładnie, ile było wcześniej. No, mieścił się jako Holy Stand. Dobra, no i tak przechodząc do rzeczy, co mamy w nowym suplemencie, no to zacznę od World Trade'ów. Taka jest tutaj kolejność zresztą. Mamy ich te cztery nowe. Trzy, przepraszam. Pierwszy to jest coś dziwnego. Dodatkowo do tego World Trade'a losujemy jeszcze jeden losowy z Corebooka, znaczy z kodeksu. Jeżeli ten Warlord jest zniszczony, to wybieramy inny charakter z tego orderu i już możemy tamtemu drugiemu charakterowi dać jakiegoś World Trade'a z książki. Okej, okay. To jest coś takiego jak Alpha Legion, chyba coś takiego ma, nie? Ma. Nie pamiętam dokładnie. Tak, tam chyba jest, że dopóki jakikolwiek charakter jest na stole, to sobie tam przekazujesz tego Warlorda. No spoko, ciekawe tylko, że losowe, nie? Jakby więc takie. Tak, no sam fakt, że pierwszy World Trade jest losowy, jest stricte napisane, że to musi być losowy. No, w mojej opinii, no, ja lubię mieć jednak zdefiniowane to, co modele potrzebują, a nie zdać się na los. No tak, znaczy jeżeli jeszcze byłoby tak, że wszystkie sześć są takie, że znajdziesz na nich zastosowanie, nie? No to jeszcze powiedzmy, że spoko, ale no w praktyce zastosowanie się znajduje dla jednego, dwóch, więc. No, w praktyce tak naprawdę to użycie tego by polegało na tym, że bierzemy jakiegoś Warlorda na poświęcenie, rzucamy go do poświęcania, zostając kość wiary z Sacrifice'a, no i wtedy mamy właściwego swojego Warlorda gdzie indziej.
ale jest to tak skrajne, przynajmniej w mojej opinii, bo nie mamy tak naprawdę takich szybkich charakterów już jak pojedyncze Geminejki kiedyś. Szału w tym akurat nie ma. Drugi World Trade, ciekawszy, daje nam aurę sześciocalową, że jednostki z tego orderu odpalają Spirit of the Martyr na 5+. I teraz, żeby wytłumaczyć, Spirit of the Martyr to jest Sacred Right. To jest ta zasada specjalna, którą wybieramy jedną z sześciu, albo losujemy dwie, albo wybieramy. I ona działa tak, że jeżeli nasz model umiera w close combatie, na szóstkę sprzedajemy mortala jednostce atakującej. I maksymalnie na fazę możemy z tego zasady zadać 6 mortali. Oryginalnie odpala to na 6+, z tym World Trade'em jest to na 5+, ale znowu to jest takie ograniczenie, że musimy znowu wybrać tego konkretnego Sacred Rite'a, albo go wylosować, żeby ten World Trade w ogóle miał jakiekolwiek zastosowania. No tak, a sama zasada nie brzmi jakoś strasznie. Szczególnie, że ten Warlord musi być jeszcze w 6 calach, nie? Więc to jest takie, no nie brzmi przełomowo. Na szczęście jest to per unit. Zastosowanie, jakie widzę, to jest, jeżeli chcemy faktycznie grać jakimś większym unitem sióstr, mieć 20 tych sióstr i ktoś się w to wbija, to przy okazji też umiera. No ale też bez przesady z tym umiera, no bo ile tych mortali tam dostanie? Do 6, tak? Więc no. To nie jest to przełomowe. Jest jeszcze jeden World Trade, już prostszy. Za każdy wund, który World stracił, dostajemy plus 1 do siły i ataku. Do maksymalnie plus 2. Nie brzmi to jakoś super, ale jest takie, zaraz dojdziemy do reliktu, jest takie obvious combo wypisane w kodeksie strona po stronie. No i teraz właśnie z tych reliktów, pierwszy relikt jest Blade of Sacrifice i on działa w ten sposób, że jeżeli, to jest reliktowy Power Sword z tymi samymi statystykami co Power Sword, jeżeli ten posiadacz tego reliktu zostanie wybrany do fajtu, możemy poświęcić jeden lub dwa wundy i wtedy każdy wund, który zrobimy tą bronią, wbija zamiast normalnej procedury save damage, wbija po prostu ilość mortali, tyle ile wundów poświęciliśmy. Tak combo polega generalnie na tym, że mamy World Trade ten jeżeli dwie rany stracimy, to mamy plus dwa ataki, plus dwa do siły. Mamy ten relikt, który pozwala nam tak po prostu poświęcić te dwa wundy. Wbijamy sobie dwie rany, więc dostajemy plus 2 do siły, plus 2 ataki. Mamy 6 ataków z siłą 6. I każdy to są dwa mortale, tak? Tak. Okej. Okay. Ile razy można tego użyć? Dwa, tak? Bo kanonaska ma 5 wundów. Czy da się ją wyleczyć po drodze? Można ją leczyć, to znaczy hospitalerką, więc jest taka opcja. Maksymalnie dwa razy tego użyjemy bez żadnej opcji leczenia. No zakładając, że nie straci po drodze jakiegoś wunda. Ale raczej będzie to w praktyce jednorazowe. No tak, znaczy, no, brzmi ciekawie, ale nie wiem, czy takie do użycia w praktyce. Znowu jest to combo na zasadzie musimy poświęcić i World Trade'a i relikt, żeby to mieć. I na dobrą sprawę, no, z dużą szansą oddamy ją, a też nie jest tak, że ona, wiesz, trafi i wszystko zrani, no bo trafia statystycznie te 5, ma siłę 6, więc też nie wszystko zrani, bo nie ma jakichś przerzutów, więc no. Można to combo rozwinąć. Tak, w skrócie dostaliśmy stratagem, trochę wyprzedzę, ale dostaliśmy stratagem, żeby dać World Trade'a na zasadzie SM-owych, czyli możemy mieć dwa World Trade'y na kanonestę z tego zakonu. Jeden zwykły i jeden z Martyr Lady. I ten zwykły możemy dobrać sobie na przykład Righteous Rage, który daje nam full reroll to hit i to wound. Ale znowu to jest inwestycja już dwóch World Trade'ów i reliktu. No i nie możemy mieć wtedy Morwena, bo Warlordem musi być koniecznie ta kanoneska z tego zakonu. No dobra, no ale to już powiedzmy, że miałbyś wtedy taką w miarę pewną, nie? No bo wtedy ta typiarka rzeczywiście by była w stanie tak, myślę, statystycznie 110 mortali w mieść, nie? No to poważ, że taka sukubuska z Cult of Strike, która też to potrafi, jakby też to robi i nic więcej ponad to, jest też jakby grana, nie? Bo to jednak, więc to już całkiem spoko. No i możemy oczywiście tym sterować używając kości wiary. W tym zakonie powinno być delikatnie więcej niż w innych konfiguracjach, więc. No tak, bo cokolwiek tracimy, to dostajemy. No okej. Dalej mamy reliktowy hełm. On jest jednorazowy, możemy go aktywować przed rzutem na save'a i do końca fazy dostajemy 2 plus inva, którego nie można rerollować. Okej, no spoko. No to taki fail safe detonator. Jak już ona ma umrzeć, to jeszcze ostatnia szansa, że na 2 plus inwie wystoi. Pytanie, czy na kanoneskę jest w ogóle sens to brać? W sensie, czy kanoneska wnosi tyle do armii, żeby był sens poświęcać jakby relikt na to, żeby ją ratować? No to jest pytanie tak naprawdę.
Może coś się z tego złoży w grze, ale nie brzmi to też jakoś coś, co jako będzie używane. No zwłaszcza, że to, tego nie można rerolować i można zawsze rzucić jedyneczkę. No, gracze drukarii i saveowania się na archonach wiedzą, o co chodzi. Że... No dobra, dobra, ale Archon jest jednorazowy, nie? A to jest na całą fazę, czyli... Tak, jest na całą fazę, no. No właśnie, no czyli teoretycznie jakbyś mógł ją wepchnąć, wiesz, w samym centrum w armii wroga i liczyć na to, że no nie rzucisz tych 5 szmat czy coś, ale no to też takie mocno okazyjne. Dalej mamy relikty dedykowane dla konkretnych charakterów. Jest reliktowa broń dla Dogmaty. Siła razy 2, AP minus 2, damage 2 i za każdym razem jak atakujemy tyranicki unit dostajemy plus 1 do wound rolla. Dobra, pomijalne i... Pomijalne zdecydowanie. No i relikt dla imagifajerki. To jest też jednorazowo można odpalić w command phase i jak odpalimy to mamy aurę 6-calową plus 1 do ataku. Raz na grę, tak? Tak. Działa jak priest, ale wymaga znowu reliktu, charakteru, którego teraz raczej się nie bierze. No okej, z drugiej strony masz pewne plus jeden do ataku, wiesz, no jeżeli brałbyś retrybutę, repent jest tego orderu, no to... Albo możesz mieć na przykład plus dwa do ataki, nie? Więc jakby takie, no spoko, w sensie myślę, że znajdą się zastosowania, nie? Nie mówię nie, bo... Tak, raz na grę plus jeden atak jest, myślę, że zawsze spoko. Szczególnie w kombatowej armii, jaką są sisterki. I to jest w sumie tyle z reliktów. No tak, no i zostały stratagemy z tego, co zostały widzę. Zostały właśnie stratagemy i teraz tak. W takich pokrótce, tak pomijalne, mamy Vengeance for Armageddon. Możemy rerolować hity na orków. No, szału nie ma. No teraz się może okazać, że wiesz, orki wychodzą. Mogą być dobre, tak się zapowiada, więc kto wie, może na drużynówkach będą kontry z sisterek na orki. Jest to, tak dodam tylko, że jest to tylko i wyłącznie w fajcie. Aha, okej. Okay. No i a tutaj z reguły możemy albo dać zelota, albo mamy zelota, więc no jest to ciężkie do użycia tak naprawdę. Druga rzecz to jest plus jeden to hit też w fajcie, ale w unit, który ma 5 modeli więcej niż nasz atakujący, dostajemy plus jeden do hita, z reguły te plus jeden do hita już możemy dostać z zasady armijne, jeżeli mamy uszkodzony oddział, więc też jest takie mocno pomijalne. Dalej mamy dla pojazdów działanie na top brakecie, nawet jeżeli mamy uszkodzony. To patrząc na to, jak bardzo popularne teraz są sisterkowe pojazdy, no to też raczej gorsze zastosowanie. W sensie są popularne, ale nie te, które mają tabelki. Tak, dokładnie tak. Z takich dobrych rzeczy i bardzo ciekawych, za 2 CP-ki to jest odpalany gem na koniec shootingu przeciwnika. Jeżeli nasz oddział z tego zakonu został społowiony w tej fazie, czyli jest poniżej początkowej swojej siły, to może na koniec tej fazy shootingu strzelić. Okej, czyli takie, że przeciwnik ci zdjął ponad połowę oddziału, jakby możesz mu się odwdzięczyć. Mhm. Czy są takie oddziały w systemie? Aha, to mógłbyś mieć, nie wiem, 10 retrybutorek, w sensie 5 zmeltami, 4 zmeltami i do tego 5 gówno sióstr, tylko po to, żeby spróbować to odpalić, tak? Mhm, dokładnie. Też raczej sytuacyjne to oddawanie w strzelaniu. Jest raczej sytuacyjne. Szczególnie, że chyba sisterki nie grają na takich oddziałach właśnie, że wiesz, w sensie, że jak już jesteś poniżej połowy, to te oddziały, nie wiem, czy jest sens, żeby wydawać 2 CP, żeby strzelić na przykład dwoma retrybutorkami, nie? To serio byś musiał mieć właśnie te duże składy, no ale wtedy Z drugiej strony robimy to w turze przeciwnika, więc możemy mu zepsuć jakiś plan potem na szarże albo na coś takiego, czy... Przeciwnik zawsze będzie musiał brać to pod uwagę, że coś takiego może się wydarzyć. No okej, okay, ale nadal mocno sytuacyjne. W poprzednim kodeksie mieliśmy to Sacred Rite'a, który odpalał nam na 5+, strzelanie po śmierci i to było bardzo mocne, bo bardzo mocno wymuszało na przeciwniku bezpieczne granie pod to. Tutaj mamy coś podobnego, co nam umożliwia to i to nie na 5+, tylko przy połowie siły. Może to zamieszać plany przeciwnikowi, ale zależnie od sytuacji na stole. I można grać tam około tego, można nie połowić oddziału po prostu. Dobra. Mamy stratagem taki bardziej, bardzo salamandrowy, czyli wszystkie flamery stają się pistolami, jeżeli mamy oddział w engagement range'u. Dodatkową zasadą taką tutaj jest, że rzucamy za każdy flamer D6 na jedynkę. Ten model może strzelić jeszcze raz z flamera i wybucha. Też sytuacyjne, może jakieś zastosowanie kiedyś będzie, jeżeli ktoś będzie miał flamery w składzie i zostaną, ktoś dojdzie do nich do kombatu, to można odpalić. No tak, ale jakby
Zauważ, że tą drugą część z tym ponownym strzałem nie musisz być w kombacie, żeby jakby to zadziałało, nie? Musisz być w kombacie, w tym sensie, że warunkiem zagrania tego stratagemu jest to, żeby być w kombacie. Tak, tak. No dobra, spoko. Czyli ktoś ci łapie, nie wiem, ktoś ci łapie retrybutorki z heavy flamerami i to jesteś w stanie go wysmażyć. No i mam szansę, mam potencjał na to, żeby strzelić jeszcze raz. Jak rzucę jedynkę, to mogę przez przypadek wyjść z kombatu, bo się wysadzę. No takie sztuczki już szczegółowe. Pytanie tak naprawdę, czy będzie się opłacało brać retrybutorki z flamerami, ewentualnie jakiś duży oddział sił z flamerami tutaj. Dalej, tutaj możemy albo jakimś unitowi infantry, albo warsuitom za 1 CP dać obseka. Karą za to jest to, że nie możemy fallbackować i odpalamy to na początku movement phase'a naszego. Ale to już jest stratagem, który według mnie jest warty punkty tak naprawdę. No tak, za CP-czka. Za CP-czka dać charakterowi obseka. Albo w zasadzie dowolnemu oddziałowi, tak? Bo jest po prostu infantry, no. To mega, mega fajne, bo to nawet możesz sobie wrzucić na repentie, tak? Które gdzieś tam wjadą i dostaną obseka, albo nie wiem. Coś stoi, przeciwnik nie trzyma znacznika, ty masz jakiś jeden pojedynczy model ci został jakiejś tam serafinki i mówisz, dobra, to ona ma obseka i wskakujesz na znacznik i mu odbierasz. Bardzo fajne, bardzo mocny stratagem według mnie. Tak, to jest bardzo mocny stratagem. Szczególnie, że nie ma praktycznie żadnych ograniczeń i po prostu za jeden CP wybierasz dowolny oddział. Nie ma tutaj żadnych dodatkowych restrykcji, nie? W sensie, to nie jest Warlord Trade, to nie jest jakaś aura, coś. Tylko po prostu mówisz, ty masz obseka i no mega, mega, mega mocne. Wiemy, jak bardzo dobry jest obsek w tej edycji i tutaj możliwość dania go na dowolne miejsce na stole według mnie bardzo fajne. Jest mega fajne, no i mamy teraz takie naprawdę dwa źródła w kodeksie tego obseka, czyli to i jeszcze dogmaty, które rozdaje oddziałowi w command phase. Więc to już w ogóle może być bardzo fajne. Zostały nam dwa stratagemy. Jeden stratagem to już wspomniałem, że możemy dać dodatkowy warlord trade. No, czyli to pomijamy, wiadomo jak to działa. Ostatni to jest, rzucamy na jakiś core unit. Jeżeli jest on targetowany i umrze, to rzucamy na model na 4+, może on strzelić lub wykonać jeden atak. No czyli to jest to, co ten Sacred Rite, tylko lepszy, ale za CP i na wybranym oddziale. Bo ograniczenie jest do core'a, ale w zasadzie wszystkie targety, które tutaj można sobie wymyśleć, no to są core'em. Działa na 4+. Wpisuje się to konwencję, którą można wyczuć, czy takie bicie po śmierci. Tak samo ten stratagem, co po połowie nie pozwala uderzyć w nie swojej fazie, no to też wpisuje się w tą konwencję, która jest tutaj wyczuwalna w tym suplemencie. I co, uważasz, że to będzie tak bardzo, to jest tak bardzo przełomowy dodatek jak Cult of Strife, że tak naprawdę nie będzie się dało użyć nic innego, bo to jest zbyt dobre? Mi się wydaje, że nie, po tym co dzisiaj usłyszeliśmy. Nie. Na pewno wzmacnia to ten zakon, który no, rośnie do takiego, nazwijmy to, rozważalnego, ale dalej no, dwa najlepsze w tym momencie zakony, które są w kodeksie, czyli Bloody Rose i Argent Shroud, no, nie wspomaga to ich za bardzo. Jest bardzo sytuacyjne, może w jakimś buildzie specyficznym dla tego z zastosowaniem jeszcze tych dwóch unit, czyli tej latającej ambony, która w tym momencie ma zasadę taką, że tak jakby kapitanem SM-ów, który daje w command phase przerzuty to hit, daje jeszcze aurę light covera w 6 calach, więc można w ten sposób to kombinować, ale dalej jeżeli miałbym coś wybrać, to raczej wolałbym pójść w mobilne strzelanie z Argenta albo właśnie combat w Bloody Rose. Tak to w zasadzie wygląda. Ale też nie jest tak, że takie jest totalnie bezużyteczne i wydaje mi się, że nie zdziwię się, jak raz na jakiś czas zobaczę kogoś, kto tu próbuje coś właśnie wykrzesać. Na pewno będę chciał to też w praktyce sobie zobaczyć, czy to na jakimś większym turnieju, czy też na sparingu, albo nawet na lokalu, żeby zobaczyć, a może coś się z tego ułoży. No dobra, to myślę, że wszystko na ten temat. Także dzięki, że znalazłeś tą chwilkę. Spoko. Zaraz będzie pewnie cięcie i przejście do drugiej części. To dzięki wielkie i na razie. Dzięki, na razie. I witam po tym cięciu, którego pewnie nie byliście w stanie nawet wyczaić ze względu na moje zdolności edytorskie. I jest już ze mną Gogi. Cześć. A z Gogim porozmawiamy sobie o dwóch pozostałych dodatkach do gry na dobrą sprawę wynikających z tej najnowszej książki.
Obie to są Armies of Renown. Jedna dotyczy Skitarii, a druga Disciples of Belacor, jak sobie przed chwilą sprawdziliśmy, jak się to wymawia. No i zacznijmy może od tego, że póki co wszystko wskazuje na ziemi i niebie na to, że WTC będzie dopuszczało te Armies of Renown. Na razie chyba jeszcze nie ma nic strasznego, aczkolwiek ten nowy admech już taki się trochę wydaje trochę skręcać w nieodpowiednim kierunku. No ale to, jak mówiliśmy już kiedyś, że to grozi tym, że w końcu wyjdzie coś głupiego i będziemy się z tym męczyć, bo turnieje tego nie zbanują zawczasu. Cóż, na razie trzeba z tym żyć, więc omówimy to, jakby omówimy, co nam dają te dodatki. No i pierwszy w kolejności jest Skitarii Veteran Cohort i tutaj oddaję głos ekspertowi. Proszę bardzo, Gogi. Tak, jak rozmawialiśmy przy omówieniu kodeksu Admechu, to formacje Cultu Mechanicus po łebkach trochę przeszliśmy przez nią, bo jest ona bardzo ograniczona, ogranicza się do 3-4 unitów i bohaterów i ciężko właśnie wyciągnąć coś kompetytywnego, jeżeli ma się tak wąski wybór. Natomiast formacja, którą dzisiaj omówimy, jest zupełnym przeciwieństwem tego, ponieważ skupia się ona na tym drugim odłamie Adeptus Mechanicus, czyli na Skitarii, które tworzą de facto 3/4 kodeksu. Formacja w teorii powinna mieć jakieś ograniczenia, tak jak te formacje do tej pory, i dawać jakieś buffy, a jak sobie rozłożymy ten przykład na czynniki pierwsze, to się okaże, że tych ograniczeń jest stosunkowo niewiele. Po pierwsze, wszystkie unity muszą być Skitarii, ale mamy wyjątek. Możemy po jednym tech prieście w takiej rozpisce sobie umieścić, więc de facto wszyscy bohaterowie oprócz Belisariusa w ilości 1 mogą być w tej rozpisce, a więc wszystkiego rodzaju traity, relikty i ulepszenia, które mogą tylko tech prieści wziąć z kodeksu, i jakby ich brak byłby sporym minusem tej formacji, tutaj właściwie nie ma żadnego problemu, bo jeżeli chcemy mieć jakiegoś bohatera, to go będziemy mieć, i to właściwie nie jest żadne ograniczenie, że możemy wziąć tylko jednego bohatera danego rodzaju, bo najczęściej w obecnych listach Admechu maksymalnie tego jednego bohatera na rodzaj się bierze. Ja myślę, że tutaj warto doprecyzować, bo to może nie wynika z tego, co powiedzieliśmy, że te Armies of Renown dotyczą w każdym przypadku caluszkiej armii i wszystkie te restrykcje, o których teraz mówi Gogi, dotyczą również całej armii. Czyli to nie można jakoś tak zrobić, na przykład wezmę sobie detachment, a potem z innego coś dobiorę, tylko wszystkie te ograniczenia, ale jakby też buffy, dotyczą całej armii i tutaj jakby nie da się w żaden sposób tego wyminąć, jakoś kombinując z detachmentami itd., itd. Więc to tak, żeby to było właśnie jasne, że w tym, co teraz Gogi mówi, w całej armii nie będziemy mogli zawrzeć tych unitów, o których powiedział. Tak, tak. Więc formacja w armii może mieć tylko i wyłącznie Skitarii oraz 4 tych priestów w ilości maksymalnie 1. Jedynym i tak naprawdę jedynym poważnym ograniczeniem jest to, że cała armia musi posiadać jeden keyword Forge World, czyli być z jednej podfrakcji, co po pierwsze dość mocno osłabia jakby formację samą z siebie, bo najmocniejsze listy Admechu teraz skupiają się na łączeniu dwóch różnych Forge Worldów i tutaj rzeczywiście trzeba po prostu z czegoś zrezygnować. Natomiast druga rzecz, troszeczkę mniej bolesna, no to fakt, że automatycznie formacja nie dopuszcza żadnych inkwizytorów, żadnych asasynów, nie można użyć Dedalosusa modelu X101, czy wszystkich innych modeli, które po prostu nie posiadają keywordu Forge World, tak? Na przykład odpada piechota z Forge Worlda Sekutarii, która też po prostu tego Forge Worlda nie posiada, więc też nie może wziąć udziału w tej formacji, ale to jakby jest jakby drugorzędna sprawa, bo spokojnie bez inkwizytorów czy tych modeli Forge Worldowych można grać bez problemu. W detachmencie, każdym detachmencie w naszej rozpisce musi być przynajmniej jeden Skitari Marshal. Znowu nie jest to absolutnie żadne ograniczenie, bo Skitari Marshal jest bardzo mocnym, bardzo tanim bohaterem i w żaden sposób nas to nie ogranicza. Będziemy mieć dwa detachmenty, dwóch Skitari Marshali i naprawdę nic na tym nie tracimy. Skitari Marshal musi być Warlordem. Też żaden problem. Ma bardzo dobry wybór traitów do wzięcia, może wziąć bardzo fajny relikt dający przerzuty jedynek to hit, wspiera właściwie wszystkie modele, które są w tej formacji, bo jest dedykowany bohaterem do Skitarii, więc te ograniczenia niby są na papierze, w praktyce tak naprawdę nie istnieją. No i ostatnim ograniczeniem jest to, że wszystkie unity Vanguardów i Rangerów, czyli trupsów Skitarii, muszą zostać ulepszone do weteranów, do Ranger weteranów i Vanguard weteranów, i każdy taki model kosztuje 2 punkty więcej, czyli
Podstawowy trup z Admechu w takim wypadku kosztuje 10 punktów za model i na tym się jakby kończą cierpienia związane z tą formacją, która po prostu no jest dobra, bo to nie są zbyt wielkie podatki, ponieważ dostajemy całkiem szeroką gamę buffów. Przede wszystkim wymienieni Skitarii, Rangerzy i Vanguardzi, jako że są dwa punkty drożsi, no to dostają w zamian dodatkowy atak, dodatkową liderkę, piątkę inwa. I w sumie to jest straszne, że te rzeczy jakby nie robią na mnie wrażenia, ponieważ dodatkowy atak na modelach z Weapon Skillem 4+, i dodatkowa liderka to nie jest jakiś super szał. No dobra, ale piątka inwa... Piątka inwa niby jest mocna, ale nie w sytuacji, kiedy stosunkowo łatwo wyciągasz 2+ save'a z ignorem AP1 i AP2. Więc tak naprawdę robi robotę dopiero, kiedy nas atakują z AP4. Oraz oczywiście na innych Forge Wardach, bo tutaj przede wszystkim myślę o tym Luciusie, który jest de facto najmocniejszym Forge Wardem obecnie w Admechu. No dobra, ale to jest tak, że dopłacasz jakby, to mogło być karą, że musisz dopłacić i koniec, a ty mimo wszystko jeszcze dostajesz jakoś tam buffy za to, nie? No nie mówię, że to są jakieś, wiesz, gamebreaker buffy, ale no jednak nie jest tak, że zostajesz z niczym, nie? Coś w zamian dostajesz. Jasne, w szczególności, że gamebreakerem już takim robią się dwa ostatnie buffy, które są dla Skitarii. Skitarii Rangerzy, jak się nie ruszają, to są w coverze po prostu, więc no powiedzmy, fajna sprawa, dobrze być w coverze, chociaż Admech ten cover wyciąga z kilku innych źródeł, więc nie jest jakiś szał. Natomiast szał jest przy Skitarii Vanguardach, którzy za 2 punkty per model, czyli 40 punktów na blob 20-modelowy, zyskują zawsze dwie kości na advance, wybierz wyższą, a że mają broń asaltową, więc bardzo chętnie z tego skorzystają. Mogą mieć brak kar za bieg z tej broni, więc tym bardziej. I druga rzecz, nie są podatni na blasty. Jeżeli są targetowani bronią z zasadą blast, zawsze są traktowani, jakby składali się z 5 modeli. Czyli nigdy po prostu blasty nie uruchamiają swojej zasady specjalnej, kiedy targetujemy taki blob 20 vanguardów, tak? No i tu z tym zaczyna się robić problem, bo bardzo łatwo jest uzyskać 20-modelowy blob, który rzuci dwie kości na advance, wybierze wyższą, strzeli na 2+ przerzutem jedynek, będzie miał save'a 2+, ignore AP2. I jeżeli będziemy chcieli dedykowaną bronią blastową jeszcze taki blob jakoś przetrzebić, no to hello, nie możesz, bo akurat nie działa. Nie? To jest mega mocne. Czyli dodajemy zasadę blast po to, żeby zaraz ją zignorować. Tak jak z akcjami było. Dodajemy akcję, a potem róbmy te akcje jednocześnie strzelając. No dobra, ale to jest dopiero początek, bo to są, żeby nie było, że to już na przykład wszystko, nie? Bo to z tego co rozumiem, to są pasywne buffy, które dostajesz w zamian za to, że... Za 2 punkty za model, dokładnie dopłacasz tak. Dopłacasz punkty, okej. Okay. Dokładnie tak. No i przechodzimy do mięska, tak? Przechodzimy do mięska. Mięsko polega na tym, że dostaliśmy 4 stratagemy, relikt i warlord trait. Najpierw może byśmy zaczęlibyśmy od stratagemów, bo to tak się fajnie ułoży. Są 4 stratagemy przypisane niejako do jednej z 4 doktryn, jaką sobie Skitarii mogą uruchomić, tak? Czyli to +1 do ballistic skilla, weapon skilla, +3 cale do ruchu i +1 do save'a. I każda ta doktryna ma taki gem dedykowany. No ale tego gema możesz odpalić tylko jak ta doktryna jest aktywna, czy to tak po prostu... Nie, nie, nie. Gemy odpalamy kiedy chcemy, natomiast to, że one są przypisane do konkretnej jakby doktryny, to jest ważne w dalszej części omówienia. Tak, gemy odpalamy zawsze. Mamy tutaj w shootingu za 3 cepeki wskazujemy 2 nasze core unity Skitarii z naszej armii. Wskazujemy jednego wroga i te nasze unity mają +1 do wundowania w strzelaniu na tego wroga. Bardzo mocna rzecz, chociaż 3 CP drogo, bardzo drogo jak na takie coś. Więc trzeba przyznać, że gem jest dobry, ale bardzo drogi. Znaczy no według mnie jest dosyć dobrze, po prostu wyceniony, bo... Tak jak mówisz, jest dobry, więc powinien kosztować, nie? No. Okej, okay, to w takim razie za chwilę dojdziemy do tego, że jest broken, ale spoko. Druga sprawa jest taka, że w kombacie, przy tej doktrynie właśnie kombatowej, która podnosi weapon skilla, za 1 cepek +1 atak, jakby normalna sprawa, tak? Takie rzeczy są już w armiach, tutaj jakby nie ma się nad czym rozwodzić. Mhm. I to mógłbyś to też rzucić na przykład na tych Sicarianów, tak? Czyli na Sicarianów, na Pteraxi, tak. Przede wszystkim takie kombatowe unity, na kurczaki kombatowe jak najbardziej. To, bo tutaj nie ma tutaj żadnego rozróżnienia do core czy czegokolwiek innego, tak? Jak najbardziej. Trzeci gem dla tej najlepszej doktryny defensywnej, która daje +1 do armor save'a na rundę. Gdy dany unit core otrzyma ranę w dowolnej fazie, może to być psionika, strzelanie i tak dalej, to włączamy sobie Feel No Pain na 5+ do końca fazy. Kosztuje to 2 cepeki.
Natomiast jeżeli unit kosztuje 10 power leveli lub więcej, to wtedy kosztuje to 3 cepeki. A ile kosztuje 20 typów? 20 typów kosztuje 8 power leveli, więc de facto nie ma tutaj dyskusji, bo to wtedy by działało tylko, jeżeli mielibyśmy duży blob kurczaków. To tylko wtedy oni przekraczają tą wartość. Więc mówimy tutaj o tym, że dany unit w momencie, kiedy traci ranę, odpala sobie Feel No Paina za 2 cepeki. Bardzo, bardzo dobra zdolność, bo do tych wszystkich buffów defensywnych, czyli super safe, ignorowanie AP, możliwy transhuman, jeszcze dodajemy sobie Feel No Paina za 2 cepeki, co jest kosztem, a powiedzmy, okej, okay, tak? I ostatnią rzeczą jest szarża po adwansie dla piechoty i kawalerii, nie działa to na pojazdy. Troops, czyli skitarii, wangardzi i rangerzy płacą 1 cpk. Modele dedykowane de facto do kombatu, czyli właśnie Sicarianie, Pteraksi, czy nasza kawaleria koników, płaci za to 2 cepeki. Wiadomo, szarża po adwansie jest bardzo mocną rzeczą, więc tutaj też jakby nie ma na co narzekać. Więc mamy cztery bardzo dobre gemy, sensownie wycenione, jak sam wspomniałeś, że okej, jakby można za to kupić, ale dochodzimy do sytuacji, w której formacja pozwala naszemu Skitarii Marszałowi, Warlordowi wziąć traita, który mówi, że w sytuacji aktywacji, kiedy aktywujemy gema, mając doktrynę do niego przypisaną, to ten stratagem jest o 1 cepek tańszy. Więc mając tą podstawową doktrynę z plus 1 do save'a w pierwszej turze, nasz Feel No Pain nie kosztuje 2 cepeki, tylko 1. Jeżeli chcemy strzelać na BS-ie podbitym o 1, czyli w domyśle na 2+, to wtedy nasze plus 1 do mundowania z dwóch oddziałów kosztuje 2 CP, a nie 3. Jeżeli chcemy w kombatowej doktrynie wyprowadzić dodatkowy atak, to mamy to de facto za darmo, bo obniżamy koszt z 1 do 0. Więc najpierw GW pokazuje bardzo mocne stratagemy, wycenia je powiedzmy no sensownie, może troszeczkę dość drogo, bo w Admechu obecnie za dużo tych cepeków nie ma, bo wydajemy je przed grą na rozliczne buffy do oddziałów i startujemy z 5-6 w czasie gry, no ale genialny wydawca mówi, nie martw się graczu Admechu, masz tutaj trade'a, obniż sobie cepeki o 1. De facto jeden ten trade daje nam oszczędność 4 cepeków, tak? Bo mamy 4 doktryny, używamy, załóżmy, każdego tego gema po razie w danej doktrynie, wtedy one są tańsze, jesteśmy szczęśliwi. Do tego można jeszcze obniżyć ten koszt, na przykład z tych magii, logii i coś tam. Tak. Nie, przepraszam, tego nie. Nie. One nie, bo one nie mają tych swoich specyficznych opisów, tak? To ty masz tą książkę przed sobą, nie? Tam nie ma tego Epic Deed opisu, nie? Na tych strategemach nie ma czegoś takiego. No, ale jakby są w tym samym kolorze, więc teoretycznie. A nie, jest Battle Tactic i Strategic Ploy Stratagem. A to można. To przepraszam. To można. To można. Tak. One są w takim razie są tak samo podatne na obniżanie kosztów z buffów, które dokupujemy za punkciki do naszych bohaterów. No ale myślimy sobie, no dobra, mamy sobie doktrynę, przykładowo, to był mój koronny argument w dyskusjach, że Admech nie jest aż tak mocny, no bo super mieć plus jeden do save'a na całej armii, ale działa to tylko jedną turę. No to tutaj przychodzi z pomocą relikt formacji, która mówi, wskaż unit w 9 calach albo unit posiadający DTTFR, czyli ten nadajnik. Ten unit jest w takiej doktrynie, w jakiej sobie zażyczysz, niezależnie czy ta doktryna była, czy będzie, bez żadnych innych obostrzeń. Wszystko mamy na przykład na plus 1 do save'a, ale akurat potrzebujemy jakiegoś unitu, który chciałby dostać plus 1 do ballistic skilla. Nie ma żadnego problemu. Żonglujemy doktrynami naokoło w całej armii po kolei zgodnie z regulaminem, ale potrzebujemy na naszym blobie Skitarii mieć cały czas permanentne plus 1 do save'a kosztem 3 cali do ruchu. Dajemy to plus 1 do save'a z reliktu. Nie ma żadnego problemu. Okej, okay. O tyle dobrze, że to się nie łączy z tym obniżaniem CP, nie? Czyli obniżanie CP działa tylko jeśli ta doktryna jest z armii, jakby armii nie otwarta, a nie na dany oddział. Okej. Dokładnie tak. Ale no, jakby znowu. Nie, żeby to wiele zmieniało. Dokładnie, no GW wprowadziło tą zasadę tych doktryn, które no, wydają się wyważone, no bo za każdym razem jak armia dostaje plus 1 do ballistic skilla, to jest kara na weapon skillem, jak dostaje plus 1 do save'a, to jest 3 cale wolniejsza i tak dalej. No a tutaj, jeżeli chcemy, no to po prostu zaczynamy łamać te zasady, które GW samo narzuciło, tak? Więc jakby w tej formacji tyle, ale to są bardzo, bardzo dobre rzeczy, bo tak naprawdę jedyny problem z punktu widzenia jakby
kompetytywnego gracza od mechu, to jest pogodzenie się z tym, że musimy wybrać jeden Forge World i po prostu na nim zbudować całą naszą rozpiskę. Zrezygnować z jednostek kultu, które, co nie jest problematyczne, bo Castellane i Katafrone właściwie nie grają. Jedyną taką jednostką, która jest rozważalna, to są Futgurit, Electropriest, ale można ich Sicilianami spokojnie zastąpić. A tak to cała ścieżka buffów, no co pokazuje, że troszeczkę tutaj GW przesadziło, tak? Bo jakby mamy, zresztą przejdziemy do tej drugiej formacji za chwilę, tutaj w teorii są jakieś obostrzenia, które tak naprawdę nie istnieją, tak? Możesz mieć maksymalnie jednego bohatera z tech priesta takiego, takiego, marszał musi być w detachmencie, musi być warlordem, to w ogóle nie są wymagania, tak? To równie dobrze mogliby mi powiedzieć, że muszę mieć model admechu na stole, żeby grać admechem, to rozumiem samo przez chwilę, więc pod tym kątem jakby bardzo, bardzo wzmacnia to admech. Jest to jakby argument za tym, że w szczególności że, za tym, żeby jednak te formacje nie były dopuszczane w tych środowiskach WTC. W szczególności, że to jest problem w przeciwieństwie do Vigilusa z 8 edycji, że te formacje są dodawane jakby niesymetrycznie, tak? Mamy 4-5 armii, które mają swoje formacje, cała reszta czeka. Admech ma już dwie, więc tutaj jest spory problem. No tak. Tak jak mówisz, że tutaj jedynym tym ograniczeniem jest ten jeden, że musisz wybrać jeden Forge World. No, na razie wygląda to średnio i właśnie, no nie jest to jeszcze aż taki gamebreaker, ale i tak już mocną armię bardzo wspomaga. No, miejmy nadzieję, że gdzieś tutaj nie przejdzie to dalej, albo że GW się nie zapędzi znowu, bo się zrobi 7. edycja i będzie tak naprawdę gra zaorana, a w sumie całkiem spoko się zapowiadała ta 9. edycja. Dokładnie. W szczególności, że teraz przejdziemy sobie do tego Bellacora i okaże się, że GW potrafi zrobić sensowną formację z plusami i minusami, tak? Jej wzięcia. No, dokładnie, bo właśnie, bo rozumiem, że to jest wszystko o tym Skitarii, więc idziemy do Disciples of Bellacor. Z okazji wydania, znaczy nie wiem, czy wyszedł kodeks, czy suplement wyszedł z okazji Bellacora, czy Bellacor z okazji suplementu. Ale jak już wydali Bellacora nowy model i się jorgnęli, że to był pierwszy Demon Prince we Fluffie, więc stwierdzili, że dodadzą mu całą jakby osobną armię. No i tutaj muszę przyznać, że ja się od wczoraj trochę tym zacząłem interesować, coś tam kminić i to wygląda bardzo fajnie. W sensie właśnie to nie jest ani przegięte, nie jest też słabe, jest takie okej, okay. W sensie fajnie można pokombinować i tak dalej. No i co, no to przedstawmy jak to wygląda. Zacznijmy od restrykcji. To może zacznij najpierw od takiego przybliżenia Bellacora samego z siebie, ponieważ jest to de facto model centralny wokół rozpiski, wokół którego będziemy ją tworzyć, tak? A dobra, bo w sensie, że chodzi ci o datasheet. Jego statystyki, co potrafi i tak dalej, bo jakby trzeba sobie uzmysłowić, że to jest model, który absolutnie spaja całą formację ze sobą, tak? To jest ten rdzeń. No to prawda, okej. Okay. Mamy 16-rundowy model z Staffem 7, latający. Bije się całkiem spoko, bo mamy albo 12 ataków z tą siłą 8 minus 3 damage 1, albo 6 ataków z siłą 12 minus 4, 3 plus D3 damage'a i z zakazem inwowania. Custodes wciąga nosem. No i jest całkiem wyporny, w sensie no może nie ma jakiegoś super takiego profilu wypornego, ale ma 4 inwa. Ma minus 1 do wundowania, jeśli w niego strzelamy. Ma minus 1 to hit zawsze, czy strzelamy, czy bijemy w kombacie. I nie można strzelając w niego przerzucać hitów. No i to już jest taki zestaw, że no ciężko będzie się do niego dobrać, nie? W sensie to nie jest tak jak Mortarion, że jak już coś przejdzie, to jeszcze minus 1 do damage'a i feel no pain. Tutaj jak coś przejdzie, no to już wchodzi na czysto, nie? W te 16 wundów. Prawie, bo jest jeszcze stratagem, do niego dojdziemy. Okej, okay. No, ale jakby mega ciężko jest sprawić, żeby coś przeszło, tak? Bo musimy trafić na minus 1, bez przerzutu, potem zwundować na minus 1, potem czwórka inwa i no jest tak spoko. No do tego on ma aurę minus 1 do liderki, rozdaje przerzuty jedynek to hit na całe to Disciples of Bellacor i tutaj jest ważne, że nie działa to na kory, tylko na wszystkie. Poza pojazdami. No okej, okay, sorry, poza pojazdami. I co jest ciekawe, bo to nie jest tak, że musimy go wziąć w tym Disciples of Bellacor, możemy go wziąć po prostu w Armii Chaosu, bo ma odpowiednie keywordy demonów. I jeżeli byśmy go wzięli w ten sposób, to on daje te przerzuty jedynek to hit dowolnym demonom po prostu. Tak. Więc jeżeli go weźmiemy osobno, to on daje przerzuty jedynek to hit demonom. No i oprócz tego jest bardzo zazdrosny, bo jeżeli jest w armii, to nie możemy już tej armii dorzucić żadnego Demon Prince'a,
A jeżeli on by grał przeciwko jakiemuś Demon Prince'owi, to przerzuca wszystkie hity i wundy, jeżeli w niego bije. Więc no, Demon Prince'y raczej od niego z takim profilem bez inwa spadają jak muchy. Do tego jest Psykerem i rzuca dwa czary tutaj. No, standardowy Demon Prince. No i dobra, no i w takim razie ja się nagadałem, to teraz ty tłumacz, jakie są ograniczenia wynikające z tego, jeżeli chcemy grać Disciples of Belacor. Tak jest. Po pierwsze, Belakor musi być warlordem, to się rozumie samo przez się. Jeżeli jest warlordem, no to musi wziąć konkretny trait, który z kolei pozwala wskazać w komandzie jeden nie-vehicle unit z tej właśnie formacji w 9 calach i daje mu pełen reroll hitów, tak? Czyli działa jak taki No, chapter Chapter master. Master, dokładnie. No i tak jak powiedziałeś, Belakor jest zazdrosny, więc nie możemy mieć żadnych Demon Prince'ów w rozpisce, w armii. Nie możemy mieć imiennych charakterów. Nie możemy mieć żadnego Greater Demona z żadnego boga, czyli Keeper of Secret i inne papcionurgli odpadają. Nie możemy mieć Demon Engine'ów. Nie możemy mieć Chaos Space Marine'ów z tych zakonów, które są sprzymierzone z danym bóstwem, czyli Emperor Children, World Eatersi, Thousand Sunny i Devguardi. Nie możemy mieć Imperial Knightów, nie możemy mieć trupsów z zakonów sprzymierzonych z danym bogiem, czyli nie może być Rubric Marines, Noizów, Berserkerów Khorna i Plague Marinów. Nie możemy mieć także większej ilości unitów kultystów niż piechoty z keywordem Heretic Astartes. Nie wliczamy w to charakterów Heretic Astartes, więc nie możemy tutaj przyspamować kultystami. I ostatnim takim zobowiązaniem jest równowaga bóstw. Nie możemy wziąć drugiego unitu danego bóstwa, dopóki nie weźmiemy przynajmniej jednego z każdego z pozostałych. I analogicznie nie możemy wziąć trzeciego unitu danego boga, dopóki nie weźmiemy po dwa unity z pozostałych bóstw. Belakor i Heretic Astartes, nawet jeżeli mają jakieś marki tych bóstw, nie wliczają się do tej wliczanki, tak? Czyli chodzi tutaj stricte o demony powiązane z danym bóstwem. A więc no, Belakor nie lubi nikogo. A co ciekawe, akurat Belakor ma wszystkie cztery keywordy wszystkich czterech bogów. I o czym sobie też myślę, że Tak, później wspomnimy, jak będziemy gdzieś tam omawiać, co jest nam to bardzo daje. kompogenny, dokładnie tak. No i cóż, dostajemy w takim razie za te liczne wady formacji, gdzie naprawdę No tak, no mamy. w skrócie, co możemy używać? Możemy używać demonów, bo demony wszystkie, oprócz tych dużych i oprócz bohaterów, tak? A z kodeksu CSM możemy tak naprawdę zwykłych Marinesów, raptory, bajki, termosy, oblity, te Tak. podstawowe jednostki, jak nie wchodzą w żadne specjalne dedykowane do Boga, nie wchodzą w żadne Demon Engine'y, więc Rhinosa tak, ale już na przykład Heldrake'a czy jakiegoś tam Forgefiend'a już nie weźmiemy. Dokładnie tak. No i dyskujemy w zamian za to odpowiednie benefits. Benefits, tak. Takie podstawowe w stylu wszyscy heretycy Astartes stają się Legion Disciples, demony stają się Demonic Tak, Disciples. dostają odpowiednie keywordy, trupsy dostają obseka, to standardowo. Tak jest. Otrzymujemy dostęp do wszystkich gemów, czarów i traitów z kodeksu demonów i z kodeksu Chaos Space Marines. Oprócz tych dedykowanych pod konkretny legion, czyli na przykład mamy dostęp do wszystkich traitów z kodeksu Space Marines, oprócz na przykład tego dedykowanego do Iron Warriorów czy Black Legionu, tak? Tych takich specjalnych nie ma, nie możemy wziąć. Natomiast te takie podstawowe to tu jakby nie ma żadnego problemu. No i dostajemy dostęp do gemów i czarów z tej formacji. Czary musimy sobie wymienić, czyli każdy Psyker może dostać tą Mantic dyscyplinę, Noctic dyscyplinę, ale nie może wtedy używać swojej dyscypliny, którą znał do tej pory. Tak, ale nie jest tak, że musimy, Tak, tylko że możemy, tak. możemy. Czyli możemy stwierdzić, że mam Sorcerera i wolę nim rzucać te zwykłe podstawowe czary CSM, a obok, nie wiem, Herald Cincham weźmie Noctic Discipline. Dokładnie tak. No i dwie takie największe zmiany to jest wszyscy Heretic Astartes tracą swojego traita legionowego, którego by tam mieli normalnie. W zamian za to otrzymują +1 do rzutu na atrycję. De facto zdają automatycznie attrition testy, jeżeli tylko jedynka sprawia, że model ucieka. Jeżeli modele uciekają na dwójce albo trójce po jakichś modyfikatorach, to automatycznie zmniejszamy ten niekorzystny wynik o 1. I jeżeli jesteśmy ostrzeliwani powyżej 12 cali, to mamy -1 do hita. Myślę, że w większości przypadków to są bardzo dobre rzeczy, bo te legionowe traity nie są jakieś mega mocne, tak? Żeby to jakoś płakać, że je tracimy.
No tak, no ale to jakby w tym sensie tutaj po prostu wymieniamy ten Legion na nowy Legion. Tutaj tego się inaczej nie da potraktować. To jest po prostu Disciples of Belacor, to po prostu jest nowy Legion, nie? Tak. I największy buff w tych takich pasywnych umiejętnościach to jest wymiana Loki demonów na zakaz. Jeżeli jesteśmy w 6 cali od charaktera, bo to charakterzy rozdają dany locus, to nasze unity są pod aurą jakby zakazu reroli w kombacie i w shootingu, czyli nie można przerzucać niczego w 6 calach od naszych bohaterów, co jest mega mocne, bo w prosty sposób możemy całą armię tak ustawić, żeby była na zakazie reroli. I tak samo jak Heretic Astartes, mamy minus 1 do trafienia, jeżeli ostrzeliwują nas powyżej 12 cali od wroga. Jak rozmawialiśmy chwilkę przed nagraniem, w przypadku trzech bóstw jest to ogromny buff, w przypadku jednego, no powiedzmy, że jest to taka zamiana 1 do 1, tak? No tak, bo slaneszowy Locus jeszcze jakkolwiek się bronił, bo szarże po adwansie przy tak szybkiej armii była bardzo fajna. No tutaj tego nie będziemy mieli, mamy w zamian za to właśnie to zakaz przerzutów i to minus 1 do hita. No ale w przypadku Locusów, Korna, Nurgla, Cincha to, no to w zasadzie nic tylko brać, bo te Locusy od początku wyjścia książki Nie grały. no, były po prostu słabe, nie? I nie ma co tutaj kminić czegoś innego. Dokładnie tak. No i co? Strategemy. No tak, no i w zasadzie zostały stratagemy i czary, więc. Więc lecimy. No pierwszy stratagem Shadow Pact. I one, no, te stratagemy są w sumie spoko, bo nie są też jakieś przegięte, ale mają takie dużo takich wymagań dodatkowych do spełnienia, które sprawiają, że właśnie nie są takie oczywiste. Tak. I pierwszy to jest takie coś, że wybieramy sobie w command phase Hereticus Astartes z keywordem danego boga i w zależności od tego, właśnie tutaj nie do końca rozumiem, czy to jest w zależności od tego, Jakiego ma marka? Tak, jaki ma mark? no nie, bo tam jest napisane, że wybierz, nie? Jest jakby, musisz mieć model infantry unit przypisany do danego boga, a potem jest po prostu wybierz, nie jest powiedziane, że musisz wybrać ten, więc to może być tak, że to sfakują. W każdym razie wybieramy jeden z czterech buffów i ten buff trwa tak do naszej następnej tury i to jest plus jeden atak od Korna, 5 plus inwa od Cincha, plus jeden do Tafa od Nurgla i plus jeden do Move'a oraz plus jeden do Advance'u i szarży od Slaanesha. No i to za jeden CP-czek możemy sobie podbić jeden oddział, no, takie spoko. Pytanie właśnie, czy wejdzie to ograniczenie, że musi się zgadzać z tym keywordem, czy będzie można sobie tutaj jakby mieszać tym. Z drugiej strony flafowo Belakor powinien mieszać, nie? Powinien powiedzieć, ty kulty tam heretiku z Nurgla, dam ci moc Cincha. Bo lubię Może wszystko. taki był zamysł, nie wiem. Niezbadane są wyroki Games Workshop. Dobra, co tam dalej? Bun. Pierwszy bun z dwóch. I tutaj już wymogiem jest to, że musimy stać obok jakby dwa oddziały koło siebie, nie? Tak jest. Wskazujemy heretika. Wskazujemy heretyka, który stoi przy modelu demon, znaczy przy oddziale demonów. Więc no, już jakby mamy to takie, że jakaś tam zależność musi być spełniona. Nie tak jak przed chwilą było w sisterkach, że po prostu dajemy obseka na stały stół w dowolne miejsce. No i jeżeli użyjemy tego strategemu, to wybieramy właśnie oddział Legionu, który stoi przy demonach i dajemy mu plus jeden do siły oraz autobundowanie na szóstkach to hit w kombacie. Tak jest. Jeden cepek. Dobre, Takie, fajne. takie no, takie se. Kolejny jest Legions of Shade i to jest bardzo fajna zasada, myślę. Już tu kminy widziałem, powstają, jak to można użyć na jakiś Bloodletterach na przykład, albo innych kombatowych jednostkach. Wybieramy dowolny oddział z Disciples of Belacor. Nie ma tutaj żadnego ograniczenia, więc może to być nawet pojazd, motor, cokolwiek. I ten oddział za 1 CP po prostu przenika przez wrogie modele. Bardzo fajne. Do omijania screenów, do jakichś takich rzeczy. No, zresztą ta zasada, no, w tej edycji widać, że ten fly, znaczy to nie jest fly do końca, bo terenów dalej nie omijamy. Ale mimo wszystko to omijanie modeli jest bardzo mocne, jeżeli musimy przemieszczać się po stole, łapać znaczniki i tak dalej. Tak jest. I działa to zarówno w movemencie, jak i w charge phase, tak? Bo można w dwóch fazach tego użyć. No i teraz jeden z mega mocnych strategów moim Tak, zdaniem. mój faworyt, dokładnie. Jako graczy demonów Slaanesha i hordy demonetek uwielbiam. Już mi się spodobał. No to proszę bardzo. 2 CP, wskaż z kolei demoniczny unit w 6 calach od przyjaznego unitu Heretic Astartes poza pojazdem. Ten demoniczny unit w morale phase automatycznie zdaje liderkę. Tak, jakby wyrzucił jedynkę, co oczywiście samo z siebie
prowadzi nas do kombinacji z wszelakimi banerami, które pozwalają na jedynce w Morale Face wskrzeszać demonetki, sikerki, bloodcrusherów czy bloodletterów, tak? Więc mamy autopasa za 2 CP, który już jakby istnieje w grze, który za cenę tego, że ten demon musi stać koło Heretica Astartes, jeszcze dodatkowo może zostać wskrzeszony, więc no, fajna sprawa. No tak, kto pamięta czasy 150 plagbearerów i jak bardzo irytujące było to, że te plagbearery po tym jak zabiłeś 10, rzucały jedynkę i wracało 5, ten wie jak bardzo użyteczny jest to stratagem. Tak jest, w szczególności, że no, demony cierpią na tą liderkę, bo tam jest 7 liderki najczęściej i nie mają jakby tego podbić w ten sposób, więc no, sypią się. Zamiast i tracić, jeszcze odzyskujesz. No. Dokładnie, bardzo, bardzo fajna rzecz. Mhm. Okej, okay, no to kolejny stratagem, Draught of Terror za 1 CP. I on jest w sumie, no nie, ja tak kminiłem go sobie troszkę, jest całkiem ciekawy. Używamy go w moral phase przeciwnika, znaczy w sumie w dowolnym, bo przecież w naszym też może przeciwnik nie zdać liderki. Wybieramy jeden nasz oddział demoniczny. Demoniczny, tak jest. Mhm. I on dostaje aurę na 6 cali, która mówi, że jeżeli z oddziału w 6 calach od tej jednostki ucieka model, to dowolny model z tego naszego oddziału odzyskuje wunda, a jeżeli nie ma tam rannych modeli, to przywracamy sobie modele. Tak jest. I no, to jest takie. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy o tym, jak bardzo wkurzające jest, jak ci nagle wraca 10 plagbearerów na przykład. Wiadomo, że ta liderka w tej edycji no jest taka. Ciężko jest tutaj jakoś, żeby dużo modeli uciekło. No ale mamy tutaj w tym Disciples of Belacor jakieś opcje na obniżanie liderki, nawet sam Belacor. Choćby Belacora, który obniża z samego siebie, tak? O liderkę 1, więc już. Dokładnie, wraca. Jakieś tam do attrition i tak dalej chyba się pojawiają, więc. Nie mówię, że to jest coś, co będziesz zawsze używał i nagle opierał to plan gry. No ale w sytuacji, w której widzisz na przykład, że nagle może uciec przeciwnikowi tam 4 modele, to za jeden cepek wymiana właśnie na jakieś 4 dodatkowe modele w twojej armii, no myślę, że spoko. Nie jest jakieś przegięte, ale ciekawy stratagem i myślę, że znajdzie jakieś zastosowania takie sytuacyjne. Dokładnie tak. No i ostatni. Przy Belacorze stwierdziłeś, że jest on bardzo warty uwagi ze względu na to, że właśnie ciężko jest Belacorowi wbić wundy, no to możesz opowiedzieć. Tak jest. 2 CP w dowolnej fazie, kiedy nasz model oblewa save'a, to a Belacor jest na stole, to jest taki wymóg, że musi być na stole, to ten damage z danego save'a oblanego zamieniany jest na 0. Jako gracz admechu, który strzela las kanonami, które zadają 3 plus D3 damage'a, no nie chciałbym właśnie, tak jak wspominałeś, przebijać się przez minus 1 to hit, minus 1 to wound, zakaz reroli, czwórka inwa i jak już ta laska przeszła, to gracz chaosu mówi 2 cepeki, 0 damage'a, stoimy dalej. No, fajna, fajna sprawa, dobrze, że można tego gema użyć tylko raz na turę, bo byłoby srogo. No tak, no i 2 CP, myślę, że adekwatna cena. Jak najbardziej. Bardzo fajne, że już. Znaczy dla graczy chaosu, że używasz po tym, jak wiesz, czy zdałeś, czy nie. Tak jest. Zamiast tam rerolować, możesz tam rerolować oczywiście sobie tego inwa, ale to jest taki jakby lepszy reroll, tak? Bo okej, okay, dopłacę jednego CPK do tego rerolla, ale wiem, że nie nic mam nie stało na pewniaczka, no dokładnie. No, szczególnie na jakieś wysoko, wysoko damage'owe bronie. Tak, no oczywiście, oczywiście. No i przechodzimy do ostatniej rzeczy dzisiaj, czyli do Noctic Discipline, która jest też całkiem spoko. To bardzo, bardzo fajne. Jest dobrze. No, jak sobie kminiłem właśnie jakieś tam buildy, to w pewnym momencie zacząłem dochodzić do wniosku, że chyba, żeby rozkminić brygadę, bo mi brakuje slotów na Psykerów, bo ze względu na to, że mogę używać i demonicznych, i tych, i zwykłych, no to warto by było właśnie móc sobie pokorzystać z nich. A no tutaj można od razu właśnie powiedzieć o tym Belacorze, co mówiliśmy, że przez to, że on ma wszystkie 4 keywordy i ma normalnie keyword też demon, no to działają na niego wszystkie te czary, nie? Czyli możemy mu rzucić na przykład ze Slanysza Feel No Pain'a na szóstkach. Możemy rzucić jakieś dodatkowe bicie się ze Slanysza. Działają wszystkie gemy, więc on może rozsiewać aurę obniżającą ataki. Może się ze strategem wyleczyć o D3 wundy za Nurgla. Może dostać plus 1 do wundowania z nurglowego czaru, więc no jakby. Może mieć chyba 3 aktywacje, nie? 3 aktywacje, z Korna i ze Slanysza. No tak, można go z czaru zaktywować ze Slanysza, a potem ze strategem a z Korna. No, dokładnie. Na przykład. No i to też nie jest coś, co nagle sprawia, że on jest jakiś turbo przegięty,
Ale to daje fajną elastyczność, to daje w sensie takie jakieś opcje, możliwości i no można pokminić, żeby jakoś to mieć w zapasie w armii jakąś opcję na użycie jakiegoś właśnie gema, czegoś, co sprawi, że gdzieś tam to wykorzystamy. Po prostu no, fajnie mieć taką możliwość. No i pierwszym czarem z tej dyscypliny dedykowanej do właśnie Bellacora i spółki jest po prostu przestawka jednego modelu na dowolnym miejscu na stole. 9 cali od przeciwnika. Czyli orkowy The Jump lub Grey Knightowy Gate of Infinity. Tutaj nic specjalnego nie mamy. Ja tutaj tylko wspomnę, że nie musimy w takim razie takich bladleterów już trzymać w Deep Strike'u, tylko w pierwszej turze teleportować za ruiny 9 cali od wroga i zaszarżować, tak? Więc Można tak zrobić. otwiera to możliwości, tak? No tak. Tutaj jedynym wyjątkiem jest to, że działa tylko na Psyker, na infantry. Tak, na Ale za pierwszy. to ma 18 cali zasięgu, więc na dobrą sprawę możemy to przerzucić przez pół stołu, nie? Tak No i jest. czy to będą bladletery, czy oblity na przykład, które też mogą zacząć na stole i zostać rzucone w pierwszej turze. No fajną elastyczność daje, ma Warp Charge 6, więc ze sporą szansą się uda. No i tyle, tutaj nic więcej chyba nie ma. Dość powiedzieć, że w mocnym kodeksie orków przez lata grał Da Jump, bo był fantastycznym czarem, gra do dzisiaj, więc tu jest to samo, więc kapitalna sprawa. Tak, kolejny jest Blessing, który wrzucamy na nasz oddział i ten oddział nie może być wzięty na targetowa jako cel strzelania, dopóki nie jest w 12 calach od przeciwnika albo nie jest najbliższy. Nie działa na Monstery i Wehikla, czyli nie można tego rzucić na Bellacora. No ale na wszystko inne spoko, więc Oczywiście, no. no fajne, nie wiem, idzie jakiś blob czegoś czy coś i zasłaniamy go sobie drugim, no tak jak Cloud of Flies kiedyś działało. Tak, ogólnie demony, wadą jakby demonów, tak ogólnie jest stosunkowo słaba wyporność, więc zarówno ten lokus, o którym wspominaliśmy, z zakazem reroli, jak i ten czar drastycznie ją podnoszą, tak? Bo dla demonów najgorsza sprawa, jaka może być, to morze strzelania po drugiej stronie stołu, a to są buffy, które troszeczkę jakby wyrównują te stare rzeczy. Tutaj więc no, dobry czar będzie rzucony. Kolejny jest Malediction, i tu po prostu rzucamy 3D6. I jeżeli przerzucimy liderkę wybranego celu w 18 calach, to wybieramy jedną z poniższych rzeczy. Pierwsza to jest taka, że ten model traci wszystkie aury. Ani jedną? A nie, przepraszam. Traci jedną aurę i jej nie rozdaje do końca następnej tury. Znaczy do końca naszego psychic phase'u. Druga to jest taka, że ten oddział nie może wykonywać akcji. I trzecia jest taka, że jest Fight Last. No i to jest, po pierwsze wychodzi na 7, więc to jest dosyć dużo. Po drugie jeszcze musimy się przerzucić 3D6 na liderkę. I tu no to jest takie, jakby one wszystkie trzy te efekty wchodziły na przykład. Przy jednym, no fajnie, w sensie no bo to będzie grane, w sensie, bo to jest opcja na Fight Last, w zasadzie jedyna na ten moment w chaosie, jeżeli dobrze kojarzę. To będzie grane, ale no to nie jest coś jakby taki pewniak, nie? To jest na zasadzie wrzucę, może wejdzie, fajnie będzie jak wejdzie, ale no nie będę zakładał, że to się uda, bo i na rzucaniu czaru, i na tym 3D6 to się może spierdzielić. Raczej dużo oddziałów ma wysokie liderki. Ale no fajnie jest mieć taką opcję. Ja tu widzę właśnie jeszcze dwie rzeczy, które jakby, o których będzie trzeba właśnie pomyśleć podczas budowania rozpiski. Pierwsza to jest poszukiwanie psykerów, którzy mają jakieś plusy do kasta, żeby ta siódemka nie była taka przerażająca. A druga sprawa to odnośnie tej liderki, o której żeśmy rozmawiali, tak? Jest ten Bellacor, który bazowo ją obniża. Są Nightlordzi, którzy mają z bajerów też obniżanie liderki. Ale no Night Lordów nie weźmiesz, tak? Dlaczego? No bo wymieniasz ich na do Disciples of Bellacor, więc jakby A, tu nie okej, skorzystasz z tego legionu, dobra. nie? Oni akurat nie, okej, A dobra. tam coś pisali o tym, że Lustro ma plus 1 do kasta, Lustro ma plus jeden do kasta, tak. ale nie można imiennych tych, czy demony imienne Ale można. lustro nie jest imienne, więc lustro jak najbardziej może rzucić taki czar. A na przykład są findy, które obniżają liderkę, czy furie, nie, te findy obniżają liderkę z gema, więc tam no, ogólnie można pokombinować, tak? No trzeba będzie troszeczkę przysiąść do zbudowania tej rozpiski. Faktycznie jest troszeczkę losowości w tych rzutach, ale są też narzędzia w chaosie, które jakby mogą jakby to zwiększyć prawdopodobieństwo, że to wejdzie, bo tak jak mówisz, no ten Fight Last no, robi gry, no, co będziemy opowiadać. No. Kolejnym czarem jest kreska, która tam wbija mortale, jak przechodzi nad oddziałami, na Słabi 12 znak. cali. Nikt tego nie Jest weźmie. strasznie słaba, nikt nigdy tego nie użyje. Kolejne jest, że wrzucamy na oddział w 18 calach, też wychodzi na 7. I ten oddział ma minus 1 do wundowania w kombacie i obniżone AP o 1. Bardzo fajny malediction. Jeżeli dorzucimy do tego właśnie te zakazy reroli, które mamy w tej armii,
wysokie inwy i tak dalej, no to nagle się robi właśnie sytuacja, że no naprawdę wyborne się robią te oddziały, w szczególności, że zasięg jest spory, bo mamy 18 cali i jest to jeden z niewielu czarów na wroga, gdzie nie musimy tego wroga widzieć, tak? Więc to też jest kolejny plus. I ostatni czar, kontra na nowe orki. Wrzucamy na oddział, wybieramy do 6 modeli w tym oddziale, dodajemy ich Unmodified Attack Characteristic, czyli w przypadku takich oreczków, na przykład 30, no to będzie 18 kostek, ale pewnie są takie modele, które mają tych ataków więcej, i rzucamy tyle kostek. No i na 6 wbijamy Mortala, a jak wyczarowaliśmy to na 11 lub więcej, to na 5 wbijamy Mortala. No ty mówisz o orkach, a ja tak sobie teraz pomyślałem o harlekinach, które mają po 4 ataki z typa. No tak, na harlekiny to zdecydowanie lepiej działa, bo przy orkach to nie zrobi aż takiej różnicy. Znaczy, ciekawy czar, no też nie jest jakiś super przegięty, bo jest to ograniczenie tych 6 modeli, no ale tak. Fajna mechanika, fajna, bo nigdy nie było czegoś takiego, nie? Żeby mieć No, no, mortal, no, mieć no. mortal widzę. Znaczy, tutaj akurat tylko zauważam, że najgorsze jest to, że mega dużo modeli ma z bazy mało ataków, a potem w jakiś sposób są podbijane, nie? Nie Jak wiem, że tam. orki, chociażby. No tak, tylko że orki chyba mają zapis akurat, że im się podnosi ta bazowa statystyka, jak jest tam powyżej A, 20. okej, dobra. Ale wiesz, Marinesi szarży dopiero dostałem dodatkowy. Ktoś tam, nawet dwa, bo dopiero mają jakby za Claw'a drugi atak, wiesz. I że na dobrą sprawę taki Space Marine ma dwa, a dopiero jak szarżuje i bije z Claw'a, to nagle okazuje się, że ma cztery. No ale still ciekawa mechanika. No i co? Tym sposobem dotarliśmy do końca. Według mnie to Disciples of Belacor jest bardzo ciekawą mechaniką i za to, jak na to patrzę, patrzę na akurat to Army of Renown, to mam takie. Fajnie będzie, jak będą dopuszczone, bo się będą pojawiały ciekawe rozpiski, bo tu naprawdę można pokombinować. A potem patrzysz na taki Admech i masz takie, no nie, no i to jest właśnie najgorsze, jest to, że ciężko będzie wykluczać konkretne. No, to w ogóle nie przejdzie, To nie? jest Jakby w tak. zasadzie niemożliwe, no i teraz albo odrzucamy 10 fajnych, bo jedna jest zrypana, albo dopuszczamy wszystkie i się męczymy z tą jedną zrypaną, nie? No, dokładnie. W szczególności, że no, dodajmy, że na chwilę obecną to jest jedyna chyba legalna okazja, żeby grać nowym Belacorem, nie? Bo on tak jakby tak jeszcze sam nie występuje, nie? Nie, no jest po prostu, możesz go normalnie, ma normalnie data sheet i możesz Ale go ma cały. Aha, no dobra, okej, okay, ma cały do datasheet, to armii, skończy. do armii demonów możesz go sobie po prostu Okej, dobrać. okay, dobra, demona nie można pobrać. Dobra, okej, okay, czyli można. No tak, ale jeśli chodzi o właśnie tą Disciples of Belacor, to mi się mega to podoba, już właśnie sobie coś tam kminiłem, że da się fajnie tu pokombinować, da się porobić jakieś komboski. Już to kminiliśmy, jakieś pink horrory, które korzystają z tych wszystkich buffów. Za nimi chowające się jakieś inne oddziały z czarów, jakieś takie rzeczy. No, da się przykminić, nie? Na pewno fajnie to wygląda i na pewno każdy gracz chaosu się teraz cieszy. Tak, w szczególności, że jest to takie fajne połączenie tych Heretic Astartes z demonami, jednocześnie fajny miszmasz tych bóstw, gdzie możemy szukać różnych plusów z różnych właśnie stron kodeksu. W szczególności, że no z jednej strony mamy ograniczenia, o których wspomnieliśmy na początku, że nie ma tych imiennych bohaterów, dużych demonów i tak dalej, ale to ciągle jest bardzo szeroka pula unitów, z których możemy lepić rozpiskę, tak? Więc tam na pewno coś mocnego można wymyśleć. No na pewno jest ciekawe do gry. No, w sensie tu za to już sam fakt, że możesz po prostu sobie siedzieć i kminić rozpę, już ci dużo daje, bo możesz sobie właśnie nad tym myśleć. Dokładnie, Czy to będzie grało? No myślę, że Admech na pewno, jeżeli będzie dopuszczone. no. To bez dwóch zdań, to. Tak, bo to jest zbyt oczywiste. No kwestia, tak jak mówiłeś, przekminienia, czy bardziej się opłaca mieć dwa różne te, czy masz na tyle cepeki, żeby je wysrywać po prostu na te wszystkie dodatkowe rzeczy. Dokładnie. No w przypadku armii Belacora, no to póki są stare datasheety, może się po prostu okazać, że mimo takich ciekawych buffów to nic nie zmienia po prostu i tak się nie da grać przez to, że to są demony, nie? Ale niewykluczone, że jak się pojawią nowe kodeksy, będą nowe jakieś jednostki, datasheety, strategemy, to coś z tego będzie. Dokładnie tak. No i też jako gracz Admechu powiem uczciwie, że życzyłbym sobie więcej takich formacji jak ta z Belacorem, a nie takie jak Admech, bo tak powinny wyglądać te Army of Renown, tak? Są plusy, są minusy, jest kombinatoryka, coś musimy oddać, żeby coś dostać i to wygląda po prostu no, zdrowo, tak? To wtedy fajny pomysł. Natomiast no, ta formacja Admechu no, jest po prostu oczywistą oczywistością i tyle. No dobra, w takim razie będziemy kończyć, myślę, że tak jak mówiłem jeszcze w części z Masonem,
Szczerze powiem, nie było nas teraz przez 2 tygodnie chyba, ale to właśnie wynikało z tego, że tak nawet chcieliśmy zebrać, żeby coś nagrać, a nawet nie za bardzo było o czym, bo tematów też nam nie podrzucaliście, słuchacze drodzy, a my sami jakoś nie mogliśmy nic wykminić. Więc no jeżeli chcecie, żebyśmy coś tam nagrywali, to możecie po prostu nam komentować i może gdzieś tam będziemy do tego wracać. W przyszłym tygodniu, no tak jak też mówiłem na początku, już będą oreczki. Michu już po prostu z motorkiem w dupie siedzi i czeka na jutrzejsze previewsy na YouTubie, więc na pewno coś z nim nagramy na temat tego kodeksu. No i na koniec jeszcze może ogłoszenie, jeżeli byliście smutni z tego powodu, że w tym roku nie będzie żadnego międzynarodowego turnieju, z którego zdamy wam relację, no to muszę was pocieszyć z tego miejsca, że jeżeli nam jakoś tutaj ten wredny wirus nie popsuje planów, to dwie ekipy z Polski jadą na turniej do Austrii Alpine Cup, więc na pewno tam będziemy i na pewno będziemy zdawali relacje i będziemy walczyli o złoto. Także w sierpniu zapraszamy wszystkich na nasz fanpage, tam będzie się to wszystko pojawiało. Coś chcesz jeszcze dodać, panie Gogi? Z mojej strony wszystko, było mi bardzo miło. Mi też było miło, dzięki, że znalazłeś czas. I co, na razie. Cześć.